Rozmowa dnia. A w naszym studiu najbardziej zapracowany minister, to już ustaliliśmy. Paweł Szałamacha, minister finansów, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dobrze, że pan zajrzał, bo minister Ziobro, jak ostatnio był w Sygnałach Dnia, to nas odesłał właśnie do pana, bo takie pytanie mu zadałem o to, ile właściwie po tym zaostrzeniu przepisów w sprawie wyłudzania VAT-u budżet na tym zyskał. On mówi, no my jesteśmy od zaostrzenia, o to ile budżet zarobił, to proszę pytać ministra finansów, to pytamy właśnie, bo możemy już chyba podsumować to, co działo się przez te miesiące. Panie rektorze, precyzyjnie mówiąc, to, o czym pan mówi, czyli zaostrzanie przepisów, to na razie zostało zapowiedziane przez ministra sprawiedliwości, a przez ostatnie 8 miesięcy, no już rząd ma 8 miesięcy, nastąpiła poprawa dochodów podatkowych, praktycznie we wszystkich podatkach. My opublikowaliśmy dotychczas za 2016 rok wyniki za pierwszych 5 miesięcy. W czwartek opublikujemy za pół roku. I ta poprawa następuje około 6-7%, czyli jest to tempo wyprzedzające wzrost gospodarki, co pokazuje, że te działania, które my już podjęliśmy, organizacyjne, faktyczne, a także no, trudne decyzje osobowe, bo trzeba było czasami po prostu sięgnąć do osób, które chcą jednak pracować i się zaangażować, to przynoszą pozytywne powoli efekty i ta tendencja się wzmacnia z miesiąca na miesiąc. Czyli możemy powiedzieć, że trochę ten system wyłudzania VAT-u został w tym momencie uszczędzony. No tak, jeżeli patrzymy na te dane, no to chociażby w przypadku VAT-u zebraliśmy go około 3,5 miliarda więcej niż w poprzednim roku. Bardzo różnie to wygląda. Są także wyższe wpływy z podatku PIT, ale tu przyznaję, że to jest wynik po prostu niskiego bezrobocia. Także nie chciałbym sobie przypisywać tej zasługi w przypadku podatku dochodowego do osób fizycznych. No po prostu dlatego, że dobra koniunktura i wysokie zatrudnienie powoduje, że pracodawcy płacą podatek od coraz większej liczby zatrudnionych. 1 100 000 000 to jest z kolei kwota, która wpłynęła do budżetu z nowego podatku, tego tak zwanego podatku bankowego. To jest tyle, ile zakładano? Mniej? Więcej? To jest mniej. My zakładaliśmy, że w całym roku jego wpłynie około 5 miliardów złotych. Będzie jego mniej. Już wiemy dzisiaj, że będzie tego mniej. Natomiast mamy bufor dochodowy, powiedziałbym, ponieważ będzie nadzwyczajna wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego. To także nie chciałbym sobie przypisywać oczywiście zasługi, bo to jest wynik po prostu różnic kursowych, osłabienia polskiej waluty. To także w zasadzie nie zapracował na to ani obecny, ani poprzedni zarząd Narodowego Banku Polskiego. Po prostu takie były ruchy walutowe. Także ta wpłata z zysku NBP wpłynie w lipcu. W związku z tym te niższe wpływy z podatku bankowego zostaną w pełni skompensowane. Czy należy w najbliższym czasie oczekiwać jakiejś propozycji resortu finansów w sprawie zmiany opodatkowania na przykład przedsiębiorców? I mówię tutaj o jakichś dalej idących pomysłach niż tylko zmniejszenie CIT-u dla małych i średnich przedsiębiorstw. Panie redaktorze, tylko zmniejszenie CIT-u. Ja podziwiam pana hojność. Dalej idące zmiany niż tylko zmniejszenie CIT-u. Zmniejszenie podatków. Dlatego dla małej grupy jednak, tak, prawda? 4 punkty procentowe, no to jest bardzo silny bodziec prorozwojowy dla tych firm. My mówiliśmy o tym, że chcemy stworzyć ścieżkę rozwoju polskich firm od firm małych do średnich i do dużych. I ta zmiana, czyli obniżenie podatku na etapie, gdy firma się rozwija, jest właśnie realizacją w praktyce tej naszej, nazwijmy to, zapowiedzi, tej strategii rozwoju polskiej przedsiębiorczości, polskiego kapitalizmu, powiedzmy sobie to w ten sposób. I skorzysta z tego masa firm, która będzie mogła w okresie pierwszych lat wzrastania po prostu płacić mniejsze podatki. Ja uważam, że to jest bardzo daleko idący krok. Czyli nie zgadza się pan z tymi liberałami, czy nawet libertarianami, którzy mówią, że im niższe podatki, tym wyższe wpływy do budżetu. No z akcyzą tak mieliśmy w ostatnich latach, że rząd podnosił akcyzę, okazywało się, że wpływy z akcyzy wtedy spadały, bo rosła szara strefa. Panie rektorze, no to jest kwestia niekończącej się dyskusji
jaki jest optymalny poziom opodatkowania w gospodarce. Te środowiska, o których pan mówił, posługują się często modelem takim obrazowym. Krzywej Laffera. Problem jest taki, że w zasadzie nikt nigdy nie wie, po której stronie krzywej Laffera się znajdujemy. Tak? Wszyscy wiedzą, że jest gdzieś ta krzywa Laffera zarysowana na grafie, ale konia z rzędem temu, który wskaże precyzyjnie, że nasz kraj jest równo na krzywej, poniżej krzywej i powyżej. Wiemy na pewno, jeżeli byśmy mówili o, nazwijmy to, sytuacjach czystych, takich ekstremalnych, że wpływy podatkowe wynoszą zero, gdy stawki podatkowe wynoszą zero, ale wpływy podatkowe wynoszą zero także, gdy stawki podatkowe wynoszą 100%. Tak? I teraz jest zadaniem rozsądnej, roztropnej polityki znaleźć ten optymalny punkt, w którym gospodarka się rozwija, kiedy przedsiębiorcy nie tracą motywacji do inwestowania, do zdobywania nowych rynków, do rozwoju swojej produkcji, ale jednocześnie państwo jest w stanie funkcjonować w oparciu o własne dochody, nie zadłuża się, jest w stanie realizować programy inwestycyjne, rozwojowe, politykę prorodzinną. Zacytuję teraz ciekawą wypowiedź z wczoraj Jerzego Kwiecińskiego, wiceministra rozwoju. On mówił o tym, że możemy nie wykorzystać sporej części unijnych funduszy, przez to miliony zostaną na kontach Komisji Europejskiej, ale właśnie resort rozwoju ogłosił wczoraj, że część pieniędzy udało się uratować i 13 miliardów będzie można skierować tych środków unijnych na program 500+. To pana chyba szczególnie musiała uradować ta informacja, bo zdaje się, że jeśli chodzi o spinanie budżetu, to zapewnienie środków na 500+, także w kolejnych latach, to jak rozumiem, jedna z najważniejszych zadań. Bym musiał porozmawiać z panem ministrem Kwiecińskim, ponieważ to, co pan przeczytał, mnie dziwi, bo pieniędzy unijnych nie można skierować. A no właśnie dlatego też się lekko zdziwiłem, jak zobaczyłem 500 to plus. Być może jest to licencja poetyka, czy rozwój tej myśli przez już redakcję faktu, dziennika. Tak. Mhm. Ale środki unijne, one są, jak to mówią, precyzyjnie włożone do konkretnych kopert, do konkretnych programów, z góry zabudżetowane. Możliwości przesuwania pomiędzy nimi są oczywiście, ale na pewno nie z polityk prorozwojowych, inwestycji środowiskowych, czy na kolej, na programy prorodzinne. Dziś rząd będzie rozmawiał, myślę, że to będzie ostra dyskusja na temat tego, co zrobić z jedną z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, czyli przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego. Wczoraj Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie informowała, że w rządzie są przeciwnicy tego rozwiązania i był wskazywany między innymi pan, był wskazywany także minister Gowin i minister chyba Morawiecki, jeśli dobrze pamiętam. Panie rektorze, ja w korespondencji, która była kierowana do pani minister Rafalskiej, która była w domenie niejako, no prawie że publicznej, bo to są oficjalne dokumenty w trakcie dyskusji nad tym stanowiskiem, rekomendowałem, ażeby połączyć samą wysokość wieku emerytalnego ze stażem pracy. Po to, żeby pracownicy mogli zgromadzić kapitał emerytalny, który będzie podstawą wypłaty ich emerytury. W związku z tym to się znalazło już o tym i pani premier od szeregu tygodni najnormalniej w świecie, także pani minister Rafalska odpowiedzialna za tą sferę. W związku z tym nie ma tutaj niczego nowego. A czy to właśnie kwestia tego, czy uwzględnić kryterium stażowe, czy nie, sprawiła, że zamiast dwa tygodnie temu rząd już w tej sprawie rozmawiać, podejmować decyzję, przesunął sprawę przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego, czy tam są jeszcze jakieś inne punkty sporne? Ale rząd może o tym rozmawiać przed po 1 lipca, sierpnia. Nie ma tutaj jakiegoś narzuconego kalendarza. Jest to kwestia przepracowania tych kwestii, bo to jest fundamentalna sprawa tak naprawdę. To nie uważam, że tu jest wskazany pośpiech tego typu, że jakaś agenda czy kalendarz miałby być wyznaczany i bieglibyśmy ku temu bez jakiegoś zastanowienia się, bez analizy. Czyli dzisiaj też dyskusja może skończyć się tym, że wrócą państwo do dyskusji za parę tygodni.
nie wiem, nie chciałbym opowiadać się za Radę Ministrów, panie redaktorze. Próbuje mnie pan sprowokować do wypowiedzi, które no jednak przekraczały zakres moich możliwości. To jeszcze na koniec pytanie o tak zwany jednolity podatek, połączenie tej daniny na ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i podatku PIT. 2017 czy 2018, bo tutaj różne były deklaracje ministra Kowalczyka w tej kwestii. To raczej jest kwestia roku 2018. Prace nie są na tyle zaawansowane, żeby można mówić o tym, że parlament mógłby się zająć tą ustawą po wakacjach i żeby ona była w należyty sposób uchwalona, przedyskutowana i opublikowana. To jest dosyć duża reforma, konsolidacja dzisiaj kilkunastu w zasadzie różnego typu opłat i składek i podatków w jedno. To jest gigantyczna praca dla całej administracji i firm. Dziękuję serdecznie. Paweł Szałamacha, minister finansów, był gościem Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce.